Witam bardzo serdecznie w dzisiejszym daily. W daily numer 26, o ile dobrze myślę, to właśnie 26 daily. 26 odcinek, no już niedługo koniec. Ale co, myślę, że zabawa była jako tako w miarę kozak. No ale no, co za dużo, to w sumie no niezdrowo, bo tych pomysłów na odcinki coraz bardziej brakuje. Teraz ogólnie wbiłem na Hopesza, bo było info, że jest tu Barbara z baru i te inne ich mulciaki, tam teraz rodzina i tak dalej, i tak dalej. No ale kurde, jest tylko bot Sarydata, no ich nie widać. Ech, no to lipnie trochę. Wznowię w sumie może jak tu logną, a jeżeli nie, to pójdę gdzieś indziej, bo kurde, chciałbym nagrać coś fajnego, ale nie wiem co nagrać. Więc tak no trochę lipsom. Ale no, myślę, że uda mi się nagrać w tym odcinku coś fajnego. Ale zobaczymy jeszcze co. Jak na razie ani planu na odcinek nie mam, nic nie mam, ale będzie się działo raczej. W sumie tutaj tego Sarydata też zdedam, bo Lamed za hajs z tego bota nie chciał kupić legendy za dosyć normalną cenę. Chciałem mu sprzedać naszej Zobła za 1,4G, ale stwierdził, że szkoda mu kasy z bota. No bo w końcu musi się tak wysilić, żeby on mu zarabiał. Ale na pytanie, jak on to zrobił, że ten jego bot nie dostał perma, dalej nie odpowiedział. A to akurat dziwne, bo wszystkie boty z katakumb na klasiku dostały bany, tylko nie ten jeden. I to jest kurde, no cały czas lata, katakumby ma dla siebie, wszystkie inne boty zostały usunięte przez administrację. No, no nie powiem, ciekawe. Ale no, fakt faktem, chociaż teraz da się ekspić na tych katakumbach, jak się zdeda takiego Sarydatę. A to nie jest problemem raczej. Dobra, złapałem teraz rodzinę. Nie wiem czy bocił, czy co, ale no wybił tu moby, podleciał tutaj i tyle. No ale no cóż, dostał deda. E2 powinna być zaraz tego, co mówi Lance. Więc czekamy. Dobra, zrespił Hopesz. I bijemy, no, dawaj. Pustak. Sztos slot. Tutaj złapałem gracza na pustyni, gdy expił. Dobra, błysk. Powiększa w ogóle okno walki. No, ciekawe. Przed chwilą biegał normalnie. Ciekawe, ciekawe. Jeszcze ciekawsze jest to, czy odda normalnie atak, czy zwykłym. Klątwa, to się nie dowiem. Jeszcze nie teraz. Dobra, bo mi wbili do pokoju na chwilę i cyk. Ogólnie biję normalnymi atakami. Czyli... No, czyli pilnuję. Pytanie, czy wbije ktoś po mnie wyższym levelem, czy jednak sobie odpuszczą. W ogóle jest rozkminanie. Nie wiem, co mam robić. Bo myślałem, żeby tego 293 przebić sobie na 340 około. Dobra, ubity. A może mnie to w sumie w ogóle źródło energii tepnie, bo nie próbowałem. Jest rozkmina, żebym sobie zrobił właśnie, przebił tego woja. Wbił sobie 340 level, czyli bym robił 5 dziennych na obu postaciach. No i myślę, że tak do 2 lat. O ile jeszcze gra będzie istniała. No miałbym 340 level. No i była rozkmina, że w sumie to eko, które mam teraz na łowcy 350, nosiłbym właśnie na tym łowcy. A ekwipunek taki bardziej pod siłę krytyka fizycznego miałbym No wtedy już myślę, że miałbym ponad 380. No ale kurde, no naprawdę nie wiem co robić, bo z jednej strony szkoda przebijać 293. Z drugiej, z innej strony, no patrząc na to, że dzienne pochłaniają no z 50 minut roboty. No dzienne pobierają około 45 do 50 minut roboty. Więc no na jedną postać to jest 50 minut powiedzmy, nie? Na dwie postacie to już jest godzina 40. To już jest takie, wiecie, no dużo czasu to zabiera.
Jeszcze teraz te studia i tak dalej. No i nie wiem, kurde, czy przebijać, próbować, czy po prostu, no, będę po prostu później zirytowany, że przebiłem, będę tego żałował. No i to są właśnie takie rozkminy, że to mnie ogranicza. Plus klanowicze jeszcze tam mówią, żebym zostawił ten 2.9.3, że po co mam drugą postkę ładować w topkę. No i w sumie co, do dzisiaj byłem przekonany, że przebijam, później tam ten reakcje klanowicze i tak dalej, no zniechęciły mnie trochę. No i teraz w sumie nie wiem, czy przebijać, czy co robić. I to jest takie, no, ciężkie trochę. Nie potrafię podjąć tej decyzji. Bo no trudna, powiedzmy, że jest to decyzja, bardzo trudna. A tak jak z wyborem kierunku na studia. Jaki kierunek sobie wziąć? Dobra, wezmę chyba informatykę albo budownictwo. Na co się dostanę, to na to pójdę. Albo na to. Nie wiem, które sobie wybrać jako ważniejsze. Wczoraj próbowałem sobie złożyć papiery na studia, ale jakby to powiedzieć, nie mogłem złożyć, bo nie mam jeszcze świadectwa maturalnego, nie mam wyników. No i beka, bo w sumie w Politechnice Gdańskiej się za 30, tam chyba 3 dni kończy rekrutacja. Czy coś takiego, wiem, że tam zostaje jeszcze chyba niecały tydzień, żeby można jeszcze składać papiery po wynikach z matur. Ale no jeszcze odebrać świadectwo maturalne i tak dalej. Nie wiem, jak oni sobie to wyobrażają generalnie. No ale cóż, to wyzwanie dzisiejszego świata. No jak to będzie, to no nikt nie wie. Dobra, tutaj wojownik jest wybity, bo klanowicza go biją. Więc generalnie co, na razie przerwa i widzimy się już za moment. Dobra, w ogóle byłem wziąć prysznic, nie? Po, nie wiem, tam chyba minęło 40 minut. Wbijam do gierki. Dwójka stoi, a obok niej kapłan. No ciekawe, u Wegety w sumie widziałem tego Shota, czy co to tam było, ten odcinek, co mam wrzucił na YouTube'a. No to ciekawe, bo w sumie stoi, 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 zrespił się obok niego kapłan, no i ostatecznie spadła mu leguwa. Ciekawe, co spadnie z tego kapłana, ale no, mam nadzieję, że locik będzie przychylny. Więc no, poczekamy jeszcze chwilę, aż reszta się zbierze, bo nie wiem w sumie, ile jeszcze osób idzie, ale myślę, że będzie okolicy chyba 10. Więc czekamy i widzimy się za moment. No, trochę mnie instynkt mylił, bo niby dużo osób było w grze. No, ale leni śmierdzące wolą sobie expić, korzystać z nocnego Marka, a nie, kurde, tutaj Heroska z nami bić. Więc dobra, bijemy i zobaczymy, co spadnie. No, unlucky, jak się to mówi. Dobra, teraz zbijemy sobie dwójeczkę przy okazji. Dobra, o, aż dwa itemki złapałem. O, a z tego aż cztery spadły. Dobra, sobie to złoto jeszcze będę łapał. Jeszcze wyrzuciło mi jakieś zapytanie odrzucone. No i udało mi się złapać miksturkę. Tragedii nie ma. Tutaj wam pokażę chyba mój kamyczek, choć w sumie nie, driada jeszcze długo. Dobra, pójdę sobie na driadę i widzimy się na driadzie. Driada stoi, stoimy tu w ogóle w czterech. I nie wiem, czy ktoś jeszcze loga, czy już wszyscy. Czemu ja mam grupę z Tymciem? Zap. Dobra. Teraz niech oni robią grupkę. I będziemy bić w czterech. Zapkona. Zapkona, zapkona. Dobra, jest. Czterech i... liście. Ech, lipa. Dobra, porobię sobie dalej dzienne i poczekam na jakieś fajne momenty do nagrywania. Podszedłem przy okazji na Sybilkę, miałem robić te dzienne, ale no Kosu dał mi tyle tych mioteł, że... no aż szkoda tego nie wykorzystywać. A zawsze taka legenda, kurde, no chętnych z tego co wiem, to no byliby chętni na te rękawice w klanie. No, myślę, że taka legenda jako tako na Czegeda byłaby w miarę okej. No, dobra, muszę sobie podwójny. I... dobra, dam F. No i kurde, spadło mi skrzydełko nietoperza. Młodego nietoperza.
Dobra, jeszcze mam jakąś wiadomość, idę sobie zobaczyć i najwyżej jak to będzie coś mądrego, to wam pokażę, bo okrutny Gormus mądry. No zobaczymy, czy taki mądry. Dobra, tutaj zobaczyłem tą pocztę. Generalnie nikomu nie pomagam w grze. Ale no, powiedzmy, że tutaj gościu chciał itemek nawoja. Ja itemków nawoja nie mam, ale pozdrawiam na odcinku. Weślę mu coś takiego, jak pisze, że już ogląda długo, od pół roku. No to jest długi okres czasu, ale mimo wszystko i tak staram się nikomu nie pomagać w giereczce. Bo myślę, że nie o to w tym chodzi. Dzisiaj na przykład miałem sytuację, że jakiś gościu do mnie pisze, że ten... nie, czy... no pisze mi coś takiego. No, oglądam cię na YouTubie. Masz fajne filmy. Po chwili pisze, daj kasę na EQ. No to, no nie oszukujmy się, ale to jest kurwa takie chamskie. No najpierw mi pisze, no fajne odcinki. Ja tam dalej nie odpisuję, bo sobie przeglądam aukcję. A po chwili mi gościu pisze, no daj mi kasę na EQ nawoja. No i nie napisał ani proszę, ani nic, tylko napisał, że... no tak chamsko, daj. Daj to chiński sprzedawca jaj. Więc no to było akurat mega chamskie. Ale to ten okrutny Gormus mądry pozdrawiam. Ten tytuł nie wiem ile chodzi. Spadł mi w sumie jak stałem na Mictlanie z Błogiem. Ale no... nie wiem. Leżał na poczcie, myślę, że... chociaż może ty go wykorzystasz. Jak nie ten, jak nie sprzedasz. Miska chyba już nie potrzebuje. Ale no... tytoń to tytoń. W współczesnych czasach ma swoją wartość. Dobra, ale ogólnie jeszcze udało mi się sprzedać legendę. A mianowicie kolię najady. Za odwiązanie plus 550 M. No i dostaję 95%, czyli 522. No i esełki. No i według mnie to jest w miarę fajna cena. Tym bardziej, że w sumie kiedyś dawałem w sumie chyba za nią około 500 M. Prawdopodobnie gdzieś to jest nagrane. Gdzieś no, w starych filmach. Jak na początku zaczynałem na YouTubie. No ale no cóż, myślę, że w miarę fajnie to wyszło. Nie tylko, że esełki. Dostałem tutaj jeszcze dużo tych talizmanów z tego. Jak to się nazywa? Z tych walk na miotły. To znaczy, no te 210 z miotły to jest z Herosa, który był w gościńcu. A to jakiś tam 160, którego też biliśmy. No tutaj jeszcze jakiś teleport. Generalnie nic tu fajnego nie ma. O, tu tarcza za 50 M wylicytowana. Tu jakiś chomik 105.5, tu broń 8.5 od ognia. 62 dni temu. 48-42. Tutaj 960. Ostatnio wyjąłem w ogóle item z poczty, który był jakoś, nie wiem, z 3 lata on tam leżał. Nawet w sumie nie pamiętam okoliczności, ale no. Coś tam było i wyjąłem. Dobra, czekamy dalej na coś mądrego, fajnego, co będę mógł wam przekazać. Najlepiej edukacyjnego. Oj, tak, edukacja. Bardzo ważna rzecz. No. No to widzimy się zaraz. Tutaj przy okazji i wam pokażę, jak wygląda walka z frajerami, którzy mi próbują wbijać na E2. O. Złapany pajac, najpierw w sumie... o. Wiem, że nowy interfejs wam się nie podoba, ale no, gdzie to jest? Najadę na niego, czy nie najadę? O. Zastępca. Taki cwaniaczek, a myślał, że coś ugra. Wyjazd mi stąd, śmieciu. Ogólnie... dobry z niego gościu, kurde. Wydał tyle złotówek, kurwa, na Legii. Same łapy, kurde, 104.5, o ile dobrze pamiętam, kupywał od Kona za 7.5G, czy coś takiego. A najlepszy tekst, jak Kona opowiadał, to najlepszy, kurwa, tekst był taki. No, ale poczekaj, aż wypłatę dostanę. No, kurde, gościu zajebisty. Najbardziej mnie irytuje to, że, kurde, taka mysz próbuje mi coś tutaj robić, nie? Bo mnie to na przykład drażni, jak gościu, no, nie ma żadnego szans, nie ma żadnych szans. O. O. Najlepsze jest to, że, no, próbuj sobie wbijać mi list. Kij, że Danciuś nie gra w ogóle na tych postaciach, więc robi tylko dzienne, mogę sobie dedać ludzi ile chcę.
Więc generalnie beczunie, że gościu coś próbuje ugrać. Ale dobra, logamy na zasłużoną E2 po wybiciu frajera. No i mam nadzieję, że spadnie leguwa. Relogowanie. E2 zasłużona, bijemy i leci z niej zwykła tarcza. Sztos. A tu dwa groby ich. Znaczy ich. Niego. Tu zbijemy sobie mazureczka, a z niego spadnie sztoslot. Dwa zwyklaki. Czyli w sumie jak na razie dwójeczki dają cały czas podobne loty. To znaczy chujowe. Jeszcze tutaj mamy Artiniusa. Na tym odcineczku, kurde, dwójeczek jest sporo, ale lot nie są zbyt zaskakujące. No i co? No lipa generalnie. Tutaj zbijemy sobie tego woja, czyli Czageda. Na łowcy, nad którym cały czas zastanawiam się, czy przebijać, nie przebijać, no. Klanowicze namieszali mi w tej główce. Na lipa. Wiem, że to by kosztowało mnie dużo roboty, ale wiem, że też jakbym wbił już ten level docelowy, dogoniłbym tam tych niektórych ludzi i tak dalej, no wiem, żebym się wtedy w sumie cieszył. Byłbym zadowolony z tego, ale no jak miałbym robić dzienne na dwóch postaciach, bym pewnie klnął na to, no ale wszystko ma swoje plusy i minusy. A jak na razie, kurde, widzę i plusy zostanie na 2,93 i przebicia. To jest najgorsze akurat w tym wszystkim. Dobra, cyk, ubity, co spadnie? Dobra, never mind. I znowu driada do odcineczka. Dobra, czterech w grupie. I bez komentarzy to pozostawię. Dobra, widzę, że ten okrutny Gormus mądro odpisał. Ciekawe co napisał, bo napisał dziękuję. O, chociaż kulturalny gracz. Mimo wszystko nie dałem mu zbyt wiele, bo tylko tytoń i to tylko 40. Na item chyba trzeba 100. To jest nawet nie wiem jaki on ma level. Ale no, na początek w sumie sprawdziłem, czy to nie jest to tam jakieś konto z Vendety, bo nikt podobny. Ale no, no. No i ogólnie widzę, że Venera za minutę, więc stepnę sobie tam. Moim kamyczkiem wylicytowanym na licytacji eventowej. Czy było warto? Nie wiem. Chociaż wrogowie tego kamyka nie mają. Ja mam blisko na E2, a ta 660 myślę, że jak wylotam legę z Wenerki, hehe, to się odrobi. No ale kurde. Generalnie no chciałbym już powoli kończyć ten odcinek, pomimo że nie było aż tam zbyt ciekawych rzeczy, bo co? Dowiedzieliście się, że sprzedałem kolię na jady z odwiązaniem. Sprzedałem nie sprzedałem, tylko no jak na przykład walczę na jertku, jak mi taki pajat przychodzi i irytuje, truje tyłek. No i głównie pobiłem dwójeczki. No ale no, jakby wam to powiedzieć, naprawdę kończą mi się pomysły na odcinki daily z tego powodu, że no nie chcę w kółko robić tego samego. To jest jedno. Dwa, nie ma za bardzo co robić. Szukanie herosów nie jest zbytnio ciekawe, jeżeli nie mam nic ciekawego do powiedzenia. Jeżeli w sumie mam jakiś temat do gadania i tak dalej, no to kurde, uwielbiam wtedy latać za tymi herosami. No bo wtedy to jest po prostu taki dodatek. Lecę za herosem, może znajdę, może nie. Ale mam temat, na który po prostu nawijam, rozwijam go, opowiadam. Tłumaczę, przedstawiam swoje, nie wiem, swoje, no, moje zdanie na ten temat i tak dalej. Na przykład dużo bardziej w sumie od odcinków zaczęły mnie ostatnio kręcić live'y z tego powodu, że na przykład podczas live'a jest powiedzmy taka atmosfera, że nie wiem, cały czas są pytania i tak dalej, cały czas nawijam, no i to jest takie... Jeżeli mam być szczery, no miłe, fajne, ale odcinki, no z drugiej strony też mi sprawiają frajdę, jeżeli mam temat i mam po prostu taki obraz tego, co chcę nagrać. Gorzej po prostu, jeżeli nie mam tego obrazu, nie mam tematyki odcinka i nie wiem, co bym chciał tam robić. To jest najgorsze. No na pewno to ostatnie daily to będzie Q&A, w 30 odcinku na pewno będę was prosił o zadawanie pytań.
No ale kurde, ciekawe ile tych pytań będzie i jakie to będą pytania. Ja postaram się jak na największą ilość odpowiedzieć. Pomimo, że myślę, że nie wiem, tych pytań będzie może 20. Jeżeli ludzie się zmotywują, to będzie tych pytań dużo więcej. Jeżeli powiedzmy, nie wiem, jedna 20 chociaż oglądających widzów napisze swoje pytanie w komentarzu, no to tych pytań naprawdę będzie dużo, bo jak na Margonem, no to te filmy robią naprawdę duże wyświetlenia. Średni czas oglądania, z tego co pamiętam, to jest około 11 minut, a to jest naprawdę wielki czas. Pomimo, że wiem, że czasami ludzie no na przykład włączają filmiki, tam ekspią i tak dalej i używają tego bardziej jako podcastu, no to według, no jest mi niezmiernie miło, że i tak no tak duży procent ludzi, graczy no po prostu słucha mojego gadania i tak dalej. No bo jest jednak no to miłe, nie? Że wiem, że po prostu mam tą widownię, mogę do niej mówić. No i wiem, że to moje słowa zostaną w jakiś sposób odebrane. No i to jest akurat bardzo miłe. A co do live'ów, no to według mnie, no live'y są spoko, fajnie się tam gada na różne tematy. Miałem kilka razy live'a ostatnio, no to powiem wam szczerze, że no było git, no było tyle pytań, było tyle tematów i tak dalej. No, było spoko, nie? Na przykład jeszcze w nocy robiliśmy turniej w Haxbala. Sobie graliśmy w Haxa o 3:10, jak była przerwa. No, generalnie wszystko fajnie i tak dalej. A co do dzisiejszego filmu, ani razu jeszcze nie poprosiłem o łapkę w górę. Powód? Dzisiaj tak wstaję, tam była, nie wiem, 10 chyba 30? Może, nie, 11 chyba. No i było coś takiego, że patrzę na Facebooka, na Messengera, a znajomy z Margo, z którym kiedyś grałem na Inferno, miał nick kiedyś Tyron, napisał mi coś takiego: no Kuba, oglądam te twoje filmy, no ja po prostu kurwa nie mogę. Za dużo razy prosisz o te łapki w górę, nie? No bo w sumie no ostatnie odcinki to było coś takiego, że tutaj dogrywka, tutaj coś, no i jeszcze była spora różnica czasu. No i tam wiem, że na pewno na początku tam w chyba przedostatnim filmie albo w ostatnim pojawiło się na początku chyba z 3 razy ten łapkę w górę, więc w tym odcinku ani razu nie powiedziałem łapki w górę i na końcu też nie powiem. Ha! No ale generalnie suba zostawcie. No na tym raczej chciałem zakończyć odcinek, no z Wenery też nic nie spadło. No, w sumie powiedziałem to, co chciałem powiedzieć raczej. No i byłbym bardzo wdzięczny, jakbyście mi dawali jakieś propozycje na odcinki, nie? To byłoby koks. Będę miał propozycje na odcinki, będę miał swoją wizję tego. No to ja wam mówię, ja mogę takie odcinki nagrywać. Na pewno po daily aktywność na tym kanale nie będzie aż tak wielka. Na pewno myślę, że będę robił jakieś tam live'y i tak dalej. Ale no, filmów codziennie nie będzie, mimo wszystko. Ale myślę, że tak co 2-3 dni filmy raczej będą. No, o ile będę miał właśnie pomysł na odcinek, bo mówię, nie chcę nagrywać szukania herosów, jeżeli nie mam nic ciekawego do powiedzenia. Plus chciałbym robić coś fajniejszego, ale jeżeli mam robić coś fajniejszego, to muszę mieć pomysł, a te pomysły akurat się kończą. A raczej skończyły już wcześniej. Na przykład, no, wiem, że dużej ilości widzów podobają się odcinki, jak na przykład nagrywam te walki z wrogami i tak dalej. Każdy ma inny gust i tak dalej. Za dużo razy powtórzyłem i tak dalej. Już usuwając to właśnie zdanie z mojego słownictwa, no, chciałbym powiedzieć, że no zdaję sobie sprawę, że jeden film spodoba się jednemu widzowi, drugiemu się nie spodoba. No wszystko zależy od tego właśnie, od gustów. Ale mimo wszystko chciałem nagrywać filmy, które chociaż w jakimś stopniu podpasują większości publiki. No a takie filmy właśnie stopki, walk i tak dalej. Wiem, że to ma bardzo dużą ilość
oglądających. Wiem, że to ma bardzo wysokie, powiedzmy, opinie, że te odcinki się podobają ludziom. Tylko, że też nie chcę tego nagrywać zbyt często, bo po jakimś czasie to się nudzi. Plus nie chcę też nagrywać cały czas tego samego. Ale o tym już mówiłem też kilka razy. No więc szukanie herosów, powiedzmy, że czasami będzie. Niektórzy lubią, jak szukam herosów, gadam i gadam, a niektórzy na przykład ostatnio miałem komentarz, że czy mógłbym to jakoś tak zwężyć, ucinać i tak dalej, nie? No ale no, to właśnie chodzi o te gusta. Każdy ma inny gust. A chciałbym jednak mimo wszystko nagrywać filmy na w miarę wysokim poziomie, jeżeli chodzi o tą gierkę. No ale no, ogranicza mnie w sumie dużo rzeczy. Kreatywność, której ostatnio mi brakuje. No i kurde, na pewno w sumie rzeczy, które są w grze. Jakby było otchłań i tak dalej, no to wiecie, mogę sobie wtedy z otchłani nagrywać raz tej postaci, raz tej postaci. Event wakacyjny, miks bicia kolosów wakacyjnych z legendami i tak dalej. No to akurat byłoby spoko. Tylko, że no eventu dalej nie ma, teraz jest nocny Marek. Oczywiście zachęcam do korzystania z nocnego Marka, bo te bonusy są naprawdę fajne. Plus, jeżeli przeekspicie w nocy, gdzie jest mało botów, macie spokój w dzień. Więc pomimo, że jeżeli nie jesteście nocnymi markami, no to i tak polecam z tego po prostu skorzystać, chociaż nie wiem, wziąć błogo, tam poklikać sobie apkę, żeby wyekspić. Jeżeli chcecie wbijać level na questach, to poróbcie wtedy właśnie, jak będzie to błogo z najwyższym procentem. No i w sumie co? A raczej więcej nic nie mam do dodania, jeżeli będę miał, to w następnym daily. No a z tego to byłoby raczej wszystko. Nie ma proszenia o łapki w górę, nie tym razem. No ale życzę wam, w sumie już to powinno być na początku, że życzę wam miłego seansu, kurde. Zrąbałem. No ale no nic, dziękuję za oglądanie tego filmu. No i dla mnie to już jest prawie 3 w nocy, więc ja wam mówię dobranoc, ale też mówię wam miłego dnia, bo wy to oglądacie w dzień, więc do zobaczenia.